Dzień dobry. Dzisiaj kontynuujemy teorię z optyki geometrycznej. Chcemy, żeby jak najszybciej, żebyśmy dysponowali równaniami opisującymi wszystkie przypadki dla soczewek skupiających i rozpraszających oraz dla zwierciadeł wklęsłych i wypukłych. Zresztą dzisiaj zajmiemy się właśnie wyprowadzeniem równań dla zwierciadła wklęsłego i wypukłego i zobaczymy, że jest dość duże podobieństwo między opisem zwierciadeł właśnie wklęsłego i wypukłego, a opisem soczewek skupiających i rozpraszających. Ja zresztą staram się tak dobrać oznaczenia na rysunkach, aby praktycznie ta część związana z wyprowadzeniem samym, już po narysowaniu konstrukcji obrazu, żeby była praktycznie identyczna. Także to nam usprawni troszeczkę naszą pracę. No więc zapiszmy temat lekcji, równanie zwierciadła wklęsłego i wypukłego. No i musimy zacząć najpierw od pojęcia ogniska zwierciadła wklęsłego. Zajmiemy się najpierw zwierciadłem wklęsłym, ponieważ tu podobnie jak dla soczewek skupiających, występują dwa przypadki. To jest właśnie zwierciadło wklęsłe odpowiada soczewce skupiające. No więc tak, mamy tu zwierciadło wklęsłe. I czym jest ognisko tego zwierciadła? No to jest oczywiście punkt, w którym skupiają się po odbiciu od zwierciadła promienie, które wcześniej były równoległe do głównej osi optycznej. Czy mamy tu wiązkę promieni równoległych do głównej osi optycznej i po odbiciu się od zwierciadła on przecinają się w jednym punkcie. Ten punkt nazywamy ogniskiem i my szybko wyprowadzimy za chwileczkę wzór na ogniskową teraz właśnie tego zwierciadła, to znaczy w ogóle zwierciadła wklęsłego, czyli na odległość ogniska od środka tego zwierciadła. Będzie to wzór przybliżony przy założeniu, znaczy będzie to, co obliczymy, będzie prawdziwe pod warunkiem, albo zbliżone, tym bardziej zbliżone do prawdy, im te promienie, które się tu przecinają, są bliższe głównej osi optycznej. Bo w rzeczywistości, gdybyśmy chcieli uzyskać, znaczy dla dowolnych promieni, nawet oddalonych od głównej osi optycznej, znaczy to, żeby wszystkie one, jeżeli one są równoległe przed odbiciem od zwierciadła do siebie i do głównej osi optycznej, jeżeli byśmy chcieli, żeby one się przecinały rzeczywiście w jednym punkcie, to kształt tego zwierciadła nie może być, czy to zwierciadło nie może być wtedy częścią sfery, ale musiałoby być, czy przekrój tego zwierciadła w tej płaszczyźnie musiałby być parabolą, czyli to byłaby tak zwana paraboloida obrotowa. I wtedy dla dowolnych odległości tych promieni od głównej osi optycznej, pod warunkiem, że one są do tej głównej osi równoległe, to wszystkie te promienie przecinałyby się rzeczywiście w jednym punkcie. W przypadku, gdy nasze zwierciadło jest fragmentem sfery, to tylko właściwie dla żadnej, znaczy w żadnym przypadku te promienie wszystkie się równoległe do głównej osi optycznej nie przecinają się w jednym punkcie, ale im bliższe są te promienie właśnie głównej osi optycznej, tym bliższe jest to prawdy. No więc narysujmy właśnie to zwierciadło, które jest fragmentem sfery. Tu jest ten punkt O, oznacza środek tej kuli, której częścią jest to nasze zwierciadło. I teraz rysujemy promień równoległy do głównej osi optycznej,
on odbija się od zwierciadła, no, prawo odbicia to obowiązuje, które znamy, kąt padania równa się kątowi odbicia, więc rysujemy najpierw normalną, czyli tak zwaną normalną do powierzchni zwierciadła. Normalna to jest inaczej prostopadła. Dziwna nazwa, ale tak się to przyjęło w matematyce i w fizyce. Czy normalna do powierzchni, to jest prostopadła do powierzchni. Promień tej kuli jest prostopadły do powierzchni. My rysujemy ze środka tej krzywizny, ze środka tej kuli, której częścią jest nasze zwierciadło. Rysujemy tu cieniutką przerywaną linię do punktu, w którym ten promień odbija się od zwierciadła. No i właśnie, ponieważ ten promień tej kuli, nie mylić z promieniem tu padającym, promień tej kuli jest do powierzchni tej kuli prostopadły, czyli że kąt padania to będzie kąt między promieniem padającym a prostopadłą do powierzchni, a tym promieniem tej kuli. I taki sam musi być kąt padania jak kąt odbicia. Kąt odbicia to jest kąt między promieniem odbitym a normalną do powierzchni, a normalna do powierzchni to jest inaczej prostopadła do powierzchni i jest ona skierowana wzdłuż tego promienia, tej kuli. Czyli te kąty muszą być równe sobie. No i podobnie rysujemy z drugiej strony promień, który też odbija się pod, jeżeli w tej samej odległości jest od głównej osi optycznej co ten pierwszy promień, no to odbija się pod takim samym kątem alfa jak i tu i te promienie się przecinają. No i te inne promienie leżące tu jeszcze, przebiegające tu bliżej głównej osi optycznej też w okolicy tego punktu przetną się. Ale nie dokładnie w tym samym punkcie, ale bardzo blisko tego punktu. No i teraz spróbujemy wyprowadzić wzór na ogniskową tego zwierciadła, czy znaleźć odległość, związek między odległością ogniska od środka tego zwierciadła, a promieniem tej kuli, której częścią jest nasze zwierciadło. No to zauważmy, no właśnie, że sprawa odbicia. Wiemy, że kąt padania jest sobie kątowi odbicia, więc te kąty są równe, ale też widzimy, że jak mamy tu dwie proste równoległe, czy tą prostą i główną osią optyczną, przeciętą trzecią prostą, ta trzecią prostą to stanowi ten promień tej kuli naszej, to ten kąt jest równy temu kątowi. Czy mamy dwie proste przecięte trzecią prostą, no to te dwa kąty są sobie równe. Więc mamy tu ten trójkąt, który, czyli CFO, C, czy CFOC, ten trójkąt jest trójkątem równoramiennym, ponieważ tu ma dwa takie same kąty, to odcinek CF jest tak samo, ma taką samą długość, co odcinek FO. Czy CF jest tak samo długi jak FO. No to tu zapisaliśmy to poniżej, czyli CF ma taką samą długość jak FO. Tak? No właśnie, i jest pytanie, czy długość CF i długość O'F, znaczy symbolem O' oznaczyłem środek tego zwierciadła, a symbolem O środek krzywizny tej kuli, czyli środek tej kuli, której częścią jest nasze zwierciadło. Jest pytanie, czy odcinek F, długość odcinka F O', albo O'F, no ja tak zapisałem, czy jest równa długości odcinka CF? Oczywiście, że nie. Może nie jest równa. Ale im mniejszy jest ten kąt alfa, im bliżej ten promień jest głównej osi optycznej, czy gdzieś by tu trafiał, albo jeszcze bliżej, to różnica między długością odcinka CF i O'F, albo F O' jest coraz mniejsza. Więc dla bardzo małych kątów alfa możemy w przybliżeniu uznać, że długość odcinka CF, czy długość tego odcinka, jest równa długości odcinka FO'. To już widzimy, że jest to tylko przybliżenie, więc tym bliższe jest to prawdy, im ten kąt alfa jest mniejszy, czyli im ten promień padający równoległy do głównej osi optycznej jest bliższy tej głównej osi optycznej.
Czyli praktycznie to nasze zwierciadło powinno być częścią tej kuli, ale jak najmniejszą częścią tej kuli, czyli im więcej promieni tu tych dalszych wchodzi, znaczy uczestniczy w konstrukcji tej obrazu, w powstawaniu obrazu, tym bardziej obraz jest rozmyty, ponieważ one się, te dalsze z pewnością się nie przecinają w tym punkcie, w którym się przecięły te bliższe. Więc to jest bliskie prawdy to, co mówimy, jeżeli to zwierciadło stanowi tylko dość małą część tej powierzchni kuli. No i więc skoro dla tych małych kątów alfa odcinek CF, jego długość jest zbliżona do długości odcinka O'F, czyli CF i O'F, no to właściwie widzimy, że skoro ten, tu mamy trójkąt, ten CFO, C to jest trójkąt równoramienny, no to długości boków FO i CF są takie same. I jeżeli dla małych kątów alfa odcinek CF ma taką długość jak odcinek FO', no to wtedy odcinek FO jest tak samo długi jak odcinek O'F. No to skoro długość tego odcinka jest wtedy taka sama jak długość tego odcinka, a cały ten odcinek od O' to jest promień, no to ten punkt leży w połowie tego odcinka, czyli odległość od O'F to jest połowa promienia. Tak? No, czyli to zapiszmy, czyli właśnie dla małych kątów alfa ten odcinek CF jest przybliżenie równy O'F. A z tego wynika, że O'F jest w przybliżeniu równy FO, czyli O'F jest równy FO, czyli punkt F leży na środku tego odcinka O', czyli ponieważ jego długość to jest promień, no to znaczy, że odległość od ogniska do środka zwierciadła jest równa połowie promienia. Nie wiem, czy to było, widziałem, że ten rysunek był troszkę tu za wysoko, więc jeszcze raz, że jeżeli po kolei wiemy, że FO jest równe CF, dla małych kątów alfa CF co do długości jest bliskie O'F, no to znaczy, że wtedy również OF jest bliskie FO', czyli punkt F leży, czyli to ognisko leży w połowie odcinka O', a długość tego odcinka to jest promień, czyli odległość ogniska od środka soczewki to jest połowa promienia. No, więc widzimy, że w tym przypadku ogniskowa zwierciadła wkręcłego jest równa połowie promienia, no, w przybliżeniu oczywiście. Znaczy to jest tym bliższe prawdy, im te promienie padające na zwierciadło są bliższe głównej osi optycznej. No i czy to zapiszmy, jeżeli powierzchnia zwierciadła jest częścią sfery o promieniu R, to powyższa zależność jest prawdziwa jedynie dla promieni bliskich głównej osi optycznej. No to co przed chwileczką powiedziałem. No to już wtedy mamy wyrażony wzór na ogniskową zwierciadła wklęsłego i tu jeszcze raz przypominam, że gdybyśmy chcieli mieć tak ukształtowaną powierzchnię tego zwierciadła, aby promienie nawet dalsze od głównej osi optycznej też po odbiciu przecinały się w tym samym punkcie, to ta powierzchnia powinna być nie częścią powierzchni kuli, ale częścią tak zwanej paraboloidy obrotowej, czyli takiej powierzchni, jakbyśmy ją tu przecięli, to uzyskalibyśmy parabolę. To się dowodzi, ale to byśmy musieli raczej na poziomie pierwszego roku studiów przy znajomości rachunku całkowego, chociaż no tak, to dałoby się dość prosto wyjaśnić. Ale to nie jest na poziomie licealnym nie ma takiej żadnej potrzeby. Dobrze, i teraz przejdziemy do wyprowadzenia wzorów na równań zwierciadła wklęsłego, potem zwierciadła wypukłego, które będą analogiczne, znaczy podobne do odpowiadających części, znaczy odpowiadających, znaczy
wzorów dla soczewki skupiającej i soczewki rozpraszającej. Więc zaczynamy od równania zwierciadła wklęsłego. I pierwszy przypadek to jest, gdy przedmiot świecący znajduje się w odległości większej niż ogniskowa, czy znajduje się, znaczy patrząc od strony ogniska, dalej niż ognisko. Czyli i to już pamiętamy, że x to jest tak samo jak w przypadku soczewek, odległość przedmiotu świecącego od zwierciadła, y to jest odległość obrazu od zwierciadła, f to jest ogniskowa, małe f ogniskowa, duże f to jest ognisko, no i musimy teraz narysować kilka promieni, których, znaczy najpierw rysujemy oczywiście przedmiot świecący w postaci tej strzałki AB i teraz szukamy obrazu punktu B najpierw, po odbiciu się od zwierciadła tych promieni. Po prostu zakładamy, że ten koniec tej strzałki wysyła światło w każdym kierunku. My rysujemy tylko te promienie, których bieg potrafimy przewidzieć, a więc promień, który się odbije w środku zwierciadła, no to zgodnie z prawem odbicia, czyli kąt padania równa się kątowi odbicia, no to jest akurat ta główna oś optyczna, to jednocześnie jest normalna do powierzchni, czy prostopadła do powierzchni, więc te dwa kąty są równe sobie. No jak narysować? Właśnie tu będzie problem z rysowaniem tego drugiego promienia, ale jest to dość proste. Żeby uzyskać taki sam kąt, nie trzeba go mierzyć. Wystarczy odmierzyć albo cyrklem odmierzyć tą odległość AB i stąd dotąd ten punkt, nie wiem czy tu widzicie ten punkt, który ja rysowałem, zaznaczyć ten punkt w tej samej odległości od punktu A do punktu B, tej samej odległości, w jakiej jest punkt B od punktu A, ten punkt znajdujemy i rysujemy teraz z tego punktu ze środka zwierciadła do tego punktu prostą, przedłużamy ją dalej, tak? Więc ten kąt właśnie w ten sposób można rysować, czyli odkładamy tą długość tu w tę stronę i rysujemy teraz ten odcinek, tak? I potem go przedłużamy dalej. I jeszcze drugi promień, właśnie wiemy co znaczy ognisko, że w ognisko to jest taki punkt, w którym przecinają się promienie, po odbiciu od zwierciadła promienie równoległe do głównej osi optycznej, więc rysujemy promień równoległy do głównej osi optycznej, on się odbija od zwierciadła w ten sposób, że przechodzi przez ognisko, przedłużamy to dalej i te promienie się potem tu przetną. No moglibyśmy ten jeszcze trzeci promień rysować, czyli promień, który przechodzi przez ognisko. On po odbiciu się od zwierciadła powinien być równoległy do głównej osi optycznej, ale ten promień tu by nam zaciemnił, no możemy go narysować, ale zaciemniłby nam tu obraz i nie jest konieczny do wyprowadzenia tego równania, ale gdyby było jakieś tam zadanie konstrukcyjne na maturze albo nie na maturze i kazano by nam wszystkie te promienie narysować, no to jeszcze jest trzeci promień, czyli z punktu B, promień przechodzący przez ognisko, on potem odbija się od zwierciadła i po odbiciu jest równoległy do głównej osi optycznej. On też powinien przejść przez ten punkt, w którym się przycięły te dwa pierwsze promienie. Ale my nie potrzebujemy tego już trzeciego promienia, ponieważ te dwa nam wystarczą do wyprowadzenia. I teraz właśnie, jeżeli oznaczycie to tak, jak to oznaczyłem, czyli AB, to jest początek, koniec tej strzałki, A', B', początek, koniec tego obrazu tej strzałki, punkt O to jako środek zwierciadła, punkt C to jest punkt, w którym ten promień równoległy do głównej osi optycznej odbija się od zwierciadła, i ognisko oznaczycie F, to praktycznie całe wyprowadzenie, które tu zaraz zobaczycie, będzie ten zapis, tu będzie praktycznie identyczny aż do samego końca, aż do tego wzoru, z wyprowadzeniem wzoru dla podobnego przypadku, gdzie X jest większe od F, dla soczewki skupiającej. No zaraz właśnie to pokażę Wam obok, właśnie specjalnie Wam to wyprowadzenie, żebyśmy porównali.
O, przypomnę, to jest to, co tu teraz robimy, jest odpowiednikiem tego, co byśmy na poprzedniej lekcji dla soczewki skupiającej, dla przypadku, gdy przedmiot świecący, to jest przedmiot świecący, jest w odległości większej niż ogniskowa, czyli jest, jak to jest ognisko, to jest za ogniskiem, licząc od soczewki. To proszę zobaczyć, że szukaliśmy najpierw szukaliśmy tej pierwszej, szukaliśmy dwóch par trójkątów podobnych. Pierwsza para to była ta dla trójkątów o bokach AB i A'B' i o wierzchołku w punkcie O, czyli ABO, A'BO, i z tego uzyskiwaliśmy stosunek powiększenie, czyli stosunek wielkości obrazu do wielkości przedmiotu świecącego jako Y do X. I potem druga para jeszcze była trójkątów podobnych, to było to CO F1 i A'B' F1. U nas F1 nie będzie przy zwierciadle, bo tam zwierciadła mają jedno ognisko, tu akurat soczewki miały dwa ogniska, więc tylko taka różnica będzie, że nie będzie F1, tylko będzie F. To jest nawet prościej, bo jest tylko jedno ognisko, nie ma znaczenia, jakie oznaczymy, nie potrzeba indeksu żadnego, tak? I teraz przypomnę potem właśnie z tych dwóch kolejnych, z drugiej pary trójkątów podobnych, szukaliśmy powiększenia, czyli stosunek długości tego boku do długości tego boku. No, w tych dwóch trójkątach nie było tego boku, ale długość tego boku jest równa jak długość CO, czyli to do tego, to jest powiększenie wtedy, bo CO ma taką długość jak wielkość przedmiotu świecącego. To do tego właśnie jak ten bok do tego boku. I z tego nam wychodziła właśnie, kolejny na stosunek właśnie, który wyrażaliśmy później przez długości, przez odległości przedmiotu świecącego od soczewki ogniskowej i obrazu od soczewki. Ale tylko pokażę jeszcze raz o tą część. Zobaczcie, że porównajcie sobie tą część o aż do końca tu i to, co za chwileczkę tu zrobimy. I proszę porównać teraz to, ten zapis. Praktycznie jest identyczny, tylko różnica jest taka, że tam było F1, a teraz jest F, no bo tu jest tylko jedno ognisko, tak? No to zróbmy to jeszcze raz. Więc zaczynamy. Więc szukamy tych dwóch, najpierw tych dwóch, no szukamy dwóch par trójkątów podobnych, z których obliczymy na dwa sposoby powiększenie, czy stosunek do wielkości obrazu do wielkości przedmiotu świecącego. Więc pierwsza para trójkątów podobnych to jest trójkąt ABO i A'B'O. To są trójkąty podobne i z tych trójkątów obliczamy, mają kąt prosty, jeden i drugi ma kąt prosty i mają jeszcze jeden kąt taki sam, ten kąt alfa, więc trzeci kąt jest też taki sam, więc mamy dwa trójkąty o takich samych kątach, więc stosunki odpowiadających sobie boków są równe. No i tu już przyspieszymy, czyli powiększenie to jest długość tego odcinka do długości tego odcinka, czyli wielkość przedmiotu do wielkości, wielkość obrazu, przepraszam, do wielkości przedmiotu świecącego, to ma się, to do tego ma się jak A'O do AO. A A'O to jest Y, a AO to jest tu X. Więc jest pierwszy, zawsze z tej pierwszej pary wychodzi nam to powiększenie Y przez X. I teraz ta druga para trójkątów podobnych, znaczy no to jeszcze będzie nie do końca, ale te trójkąty będą widoczne. Więc to są trójkąty A'B'F i taki troszkę oszukany trójkąt COF. Oczywiście COF to nie jest żaden trójkąt, ale pamiętajcie, że tak naprawdę to ognisko, wzór na odległość tego ogniska od tego zwierciadła wyprowadziliśmy przy pewnym założeniu. Przy jakim założeniu? Że przy takim założeniu, że te promienie, które tu się przecinają, są bardzo bliskie głównej osi optycznej. My po prostu oddaliliśmy ten promień od tej głównej osi optycznej, żeby było to widoczne. Wtedy widać, że na pewno odcinek CO to nie jest właśnie, w ogóle
ogóle to nie jest odcinek, to jest fragment okręgu, ale gdybyśmy ten promień, tą strzałkę tu skrócili, czyli ten promień ten byłby bardzo tu blisko głównej osi optycznej, to wtedy ten odcinek CO trudno byłoby odróżnić od fragmentu linii prostej, prostopadłej do głównej osi optycznej. Więc tu ze względu na pewną jasność, znaczy widoczność tu, to powiększyliśmy, oddaliliśmy ten promień od głównej osi optycznej i dlatego ten odcinek CO nie jest ani prostopadły do głównej osi optycznej, ani nie jest fragmentem właśnie linii prostej. Więc tu troszkę właśnie pamiętajmy o tym, więc tu będziemy zakładali, że CO jest odcinkiem prostopadłym do głównej osi optycznej, czy do tej prostej i wtedy mamy właśnie trójkąt COF i trójkąt A', B', F. Są to trójkąty podobne, mają tu taki sam kąt. O, tu mamy dwie proste przecięte, więc ten sam kąt jest. Tu jest kąt prosty i tu będzie taki oszukany lekko kąt prosty. Ale pamiętajcie, że to jest tym bliższe prawdy, im ten promień jest bliższy głównej osi optycznej. No i teraz widzimy, że w tych dwóch trójkątach, w jednym mamy A', B', ale w drugim nie mamy AB, ale mamy CO. Długość CO jest taka jak długość AB, czyli A', B' do AB ma się tak jak A', B' do CO, a A', B' do CO ma się tak jak A', F do FO. I tu zapiszemy, że podobne są trójkąty COF i trójkąt A', B', F. I tak jak powiedziałem teraz, że stosunek, znaczy powiększenie, tu zabrakło mi jeszcze jednej kreski, że powiększenie, czyli stosunek wielkości obrazu do wielkości przedmiotu świecącego, to zamiast długości AB, zamiast długości AB zastępujemy to długością odcinka CO i teraz A' B' do CO, czyli długość tego boku do długości tego boku ma się tak jak długość tego odcinka, czyli FA' albo A'F do długości tego odcinka, czyli OF albo FO. Jak zapisałem OF i A'F, tak? Znaczy zapisałem to dokładnie tak samo jak przy tym wypowiedzeniu dla soczewek, dlatego żebyście mogli to porównać. Więc jak otworzycie zeszyt na wypowiedzeniu dla tego równania soczewki skupiającej na przypadku x większego od f, to dokładnie będzie taki sam zapis. Starałem się trzymać dokładnie nawet kolejności tu, która litera jest na początku, która jest na końcu, żeby było identyczne. Teraz zobaczmy. A'F to jest odtąd dotąd, to jest od y odejmujemy tą odległość, a tą odległość to jest f, czyli y minus f, czyli długość tego odcinka to jest ten cały, czyli y minus ta część, czyli minus f. A znowu AO, no przepraszam, nie gdzie tu jest OF, przepraszam, to jest OF, to jest OF, to jest nic innego, tylko ogniskowa. No i teraz mamy wzór na powiększenie, dwa wzory na to samo powiększenie, to jest, czyli muszą być identyczne, więc porównujemy prawe strony, porównujemy, tak jak wcześniej, wymnażamy na skos czy na krzyż, tak jak mówiliśmy, czyli jak, inaczej mówiąc, wymnażamy obie strony przez iloczyn mianowników, to wymnożyliśmy, przenosimy wyrazy z f na lewą stronę i dzielimy przez x, y, f wszystkie wyrażenia, wychodzi nam 1 przez x plus 1 przez y, wnosi 1 przez f i w tym naszym równaniu wszystkie te wielkości to są odległości, więc x, to jest przypadek dla odległości przedmiotu świecącego większej niż ogniskowa, który znajduje się poza ogniskiem, licząc od zwierciadła. I wszystkie te wielkości x, y, f to są długości, a więc są one dodatnie. I podobnie jak wcześniej, staramy się wzór na powiększenie wyrazić przez x i przez f, bo zwykle nie znamy na początku odległości obrazu od zwierciadła, więc z tego równania soczewki obliczamy y i wstawiamy do tego wzoru. No to przekształcamy ten wzór, właśnie, żeby 1 przez y obliczamy, czyli 1 przez x na drugą stronę przenosimy, wspólny mianownik po prawej stronie, jest to wspólny mianownik, odwracamy ułamki po obu stronach, mamy po jednym i wstawiamy to y do wzoru na powiększenie, wstawiliśmy, x się skraca, mamy wzór na powiększenie i też tak jak wcześniej, żeby łatwiej było narysować wykres
w zależności powiększenia od odległości przedmiotu świecącego od zwierciadła, to zauważmy, że to P jest równe 1, czy powiększenie jest równe 1, czy jeżeli to jest równe 1, a jak prawa strona jest równa 1, to wymnażamy przez mianownik, przenosimy to F na drugą stronę, to dla X równego 2F powiększenie jest równe 1, czyli jak przedmiot świecący znajduje się w odległości równej dwóm ogniskowym, to wtedy mamy wielkość przedmiotu świecącego i obraz jest taka sama. Jeszcze tylko tu zauważmy, z czym mamy do czynienia. Obraz jest rzeczywisty. Dlaczego? Bo rzeczywiście te promienie, które wychodzą z tego samego punktu, przecinają się w jednym punkcie. Czyli gdybyśmy w tym miejscu umieścili ekran, to właśnie w tym miejscu na ekranie powstałby obraz punktu B. Czyli obraz rzeczywisty powstaje. Oczywiście, gdybyśmy teraz takie promienie rysowali teraz z tych kolejnych punktów, no to tu obrazy tych punktów znalazły się tu bliżej punktu tego A', tak? Czy obraz jest rzeczywisty? No i widzimy, że jest odwrócony. To czy jest powiększony, czy pomniejszony, no to tu nie ma tu jednoznacznej. W naszym przypadku jest powiększony, to widzimy, ale to zależy właśnie od tego, jak daleko od środka zwierciadła znajduje się ten przedmiot świecący, także tu nie ma jednej zależności, w zależności gdzie on jest, może być ten obraz zarówno powiększony, jak i pomniejszony, więc tu już więcej nie piszemy. Więc na pewno jest rzeczywisty i na pewno jest odwrócony. No więc już mamy te dwa wzory, czyli mamy równanie zwierciadła dla tego przypadku i mamy wypowiedziane wzór na powiększenie dla tego przypadku, wzór na powiększenie wyrażone przez odległość przedmiotu świecącego od zwierciadła i przez ogniskową. To trochę przyspieszam, ponieważ ta lekcja jest już, no, równania są bardzo podobne, dlatego będę tu troszkę krócej mówił. Dobrze. I teraz kolejny przypadek. Nadal jest zwierciadło wklęsłe, ale teraz przedmiot świecący jest między ogniskiem a zwierciadłem. Czyli rysujemy znowu zwierciadło, ognisko. Przedmiot świecący teraz jest między ogniskiem a zwierciadłem. Tam, o ile pamiętacie, jak rysowaliśmy podobny ten sam przypadek dla... No może zaraz pokażę szybciutko. O. Jak było w odpowiednik tego wyprowadzenia dla soczewki skupiającej, to też tu był przedmiot świecący między soczewką a ogniskiem, czy odległość jest mniejsza niż ogniskowa, to ja mówiłem, żeby tą przedmiot świecący rysować, żeby czasami nie rysować go dokładnie w połowie odcinka między tym ogniskiem a soczewką, ponieważ wtedy obraz powstałby właśnie w miejscu, gdzie jest to ognisko i by coś tam sugerował. W tym przypadku, ponieważ po drugiej stronie niż ognisko mamy obraz powstanie, więc tu akurat przy rysowaniu nie ma potrzeby uwzględnienia takiego warunku. Czyli tu w dowolnym miejscu można tą strzałeczkę narysować, nawet w połowie, tu praktycznie jestem blisko tu połowy, ale tu nie ma żadnego znaczenia. Na szczęście, że ten obraz pozorny, który powstanie po drugiej stronie niż jest ognisko. No i teraz co? Rysujemy tą strzałeczkę w dowolnym miejscu, ale najlepiej blisko gdzieś tu połowy tego odcinka między ogniskiem a zwierciadłem narysować. I dwa promienie z punktu B rysujemy, których bieg potrafimy przewidzieć, czyli promień, który się odbija w środku zwierciadła, pod takim samym kątem się odbija. Przypominam, jak można narysować ten promień łatwo. Tą odległość odmierzyć stąd albo cyrklem tu w tę stronę i narysować linię do punktu O i potem ją przedłużyć. I drugi promień równoległy do głównej osi optycznej, no wiemy, że on po odbiciu od zwierciadła przechodzi przez ognisko. Widzimy, że te promienie, no właśnie, nie narysowałem jeszcze strzałeczek, a mógłbym narysować, więc narysuję teraz, ale to może i dobrze, będziecie wiedzieli, że trzeba to narysować. O, więc narysowałem bieg tych promieni i te promienie wychodzące z tego samego punktu po odbiciu od zwierciadła w tych punktach C i O, one są tu rozbieżne, więc tu z tej strony nigdzie na ekranie obraz punktu B nie powstanie. Czyli natomiast przedłużenia tych promieni przecinają się w jednym punkcie, właśnie w punkcie B'.
Czyli inaczej mówiąc, że gdybyśmy oko da się łatwo oszukać i gdybyśmy soczewkę oka ogniskową, soczewki oka ogniskową byśmy tak ustawili, żeby te promienie na siatkówce skupiły się w jednym punkcie, to one dochodzą właśnie z takiego samego kierunku, z jakiego dochodziłyby te promienie, gdyby nie było tego zwierciadła, a tu rzeczywiście byłoby punktowe źródło światła. Więc nic dziwnego, że my mielibyśmy wrażenie, że jest w tym przypadku, że widzimy ten punkt świecący w tej odległości jak ten punkt B', ponieważ oko nie wie, że te promienie zmieniły kierunek swojego biegu, tylko wyczuwa, z których kierunków te promienie dochodzą. Czyli tak samo byśmy musieli ustawić tą ogniskową soczewki w naszym oku, żeby te promienie skupić w jednym punkcie na siatkówce, tak jakby tu było źródło światła, albo jak było tu źródło światła, ale tu źródło światła i te promienie odbijałyby się od zwierciadła. I dlatego mamy wrażenie, że ten obraz jest po drugiej stronie, bo dokładnie tak samo ustawiamy tą soczewkę naszego oka. No i teraz widzimy, że te promienie, które tu są rozbieżne, przecinają się ich przedłużenia w jednym punkcie, czyli powstaje obraz punktu B w punkcie B', obraz pozorny, który można zobaczyć, ale nie można zobaczyć na ekranie. Czy można zobaczyć, ustawiając soczewkę oka w odpowiedni sposób, ale nie można nigdzie ustawić ekranu, żebyśmy na tym ekranie widzieli ten punkt świecący, odpowiedni punktu B, czyli jego obraz. No i oczywiście, gdybyśmy takie same dwa promienie rysowali na tych punktów bliżej leżących, to utrzymalibyśmy te obrazy leżące tu coraz bliżej punktu A', czyli że odpowiednikiem, że obraz tego przedmiotu AB, tej strzałeczki AB, to jest ta strzałeczka A', B'. No, oznaczmy teraz odległości, ogniskowa, tu jest od punktu A do punktu O, to jest odległość przedmiotu świecącego od zwierciadła, czyli to jest X nasze, i od A' do O, to jest odległość obrazu od zwierciadła, więc to jest nasze Y. I też no, nawet nie wiem, czy jest sens, żebym jeszcze powtarzał całe to wyprzedzenie, bo dokładnie jak przejdziecie do... No muszę pokazać jak to. Więc to, co jest tu, o, aż dotąd, nawet dalej do wzoru na powiększenie, aż dotąd. Wszystko to jest praktycznie jest powtórzeniem tego, co zrobiliśmy dla soczewki, dla tego przypadku, że przedmiot świecący jest, dla soczewki skupiający, gdy przedmiot świecący był między ogniskiem a soczewką, to dokładnie to wyprowadzenie, które tu jest, i jeszcze tam z drugiej strony jest wzór na ten powiększenie wyprowadzony, to wszystko jest to samo, tylko że zamiast F, tu jest F1, bo mamy dwa ogniska, a u nas będzie po prostu F. No i to szybko jeszcze zrobię. No to więc jeszcze raz. Chociaż jest to dla mnie już nudne, bo to jest właściwie powtórzenie tego samego. Więc najpierw szukamy dwóch par trójkątów podobnych, z których będziemy obliczali na dwa sposoby powiększenie, czy stosunek długości A'B' do AB. Pierwsza para trójkątów podobnych to jest trójkąt A'B'O i ABO. Więc stosunek A'B' do AB właśnie tak jak A'O do AO, a A'O to jest Y, a AO to jest X, to jest AO to jest X, czyli mamy z pierwszej pary trójkątów podobnych mamy to Y przez X. I teraz ta druga para trójkątów podobnych, to troszkę oszukana para, to jest trójkąt A'B'F, ten taki duży, A'B'F i A'. I drugi, tu jest taki oszukany, to CO, traktujemy jako odcinek prostopadły do głównej osi optycznej, znaczy, bo znaczy krótszy byłby ten odcinek AB, czyli ten promień byłby im bliższy, byłby głównej osi optycznej, to byłoby tym bliższe prawdy. Więc my tu zwiększamy te odległości, żeby coś było tu widać lepiej, tak? Więc ten drugi trójkąt podobny to jest COF. I stosunek teraz A'B' do
AB to jest to samo co A' B' do CO, bo AB i CO są sobie równe, a teraz A' B' do CO ma się tak jak A' F do OF. A' F do OF. A A' F, patrzymy, A' F to jest Y plus F, a OF to jest nic innego, tylko F. Będzie Y plus F przez F. To są wzory na to samo powiększenie. Porównujemy, wymnażamy przez mianowniki. Mianowniki, przenosimy wyrazy z F na jedną stronę. Na jedną stronę i dzielimy przez x, y, f i uzyskujemy równanie 1 przez x minus 1 przez y, znaczy 1 przez f, dokładnie tak samo jak dla soczewki skupiającej, gdy przelot świecący jest między ogniskiem a soczewką i w tym naszym równaniu właśnie to x jest mniejsze od f i x, y, f są odległościami, więc są do wielkości dodatnie. I potem jeszcze obliczamy wzór na powiększenie. Powiększenie wyrażone przez x i f, czyli z tego równania, znaczy zwierciadła obliczamy y, więc tu jest tak samo jak wcześniej. Obliczamy y, wspólny mianownik, to oczywiście odwracamy ułamki i wstawiamy to y do wzoru na powiększenie. To znaczy wstawię tak to i dopiero to. I dopiero wstawiamy to y do wzoru na powiększenie. X się skraca i powstaje ten sam wzór, który dla tego drugiego przypadku dla soczewki skupiającej. I też zauważamy, że jak x jest równe 0, to x jest 0, no to mamy f przez f, czyli to jest powiększenie sobie 1, to będzie nam potrzebne do rysowania wykresu zależności powiększenia od odległości. I ostatni jeszcze przypadek, to będzie zwierciadło wklęsłe, znaczy wypukłe, przepraszam, to już było wypukłe. A nie, to jeszcze właśnie, zamiast będzie jeszcze ten rysunek, wykres właśnie, no właśnie, jeszcze wykres. I ponieważ wzory na to powiększenie są identyczne jak wzory dla powiększenia dla soczewki skupiającej, no to mamy dwa wzory. Więc jeszcze raz pokażę. Dla przypadku, gdy x jest większe od f, to wzór na powiększenie mamy f przez x minus f. Czy jak wychodzimy z jak tu jest x jest większe od f i teraz jak x zmierza do nieskończoności, no to mianownik też zmierza do nieskończoności, a to powiększenie do zera. Jak x z nieskończoności zmniejsza się i zbliża się do f, ale jest większy od f, no to ta różnica jest coraz mniejsza, a więc ten ułamek jest coraz większy. Czyli jak x jest coraz bliższe f, no to ten ułamek rośnie do nieskończoności, bo ta różnica zbliża się do zera, ale jest dodatnia, no to jak dzielimy przez liczbę coraz bliższą zeru, no to, a licznik jest stały, no to ułamek zmierza do nieskończoności. Tak? To jest ten, znaczy to jest prawdziwy ten wzór dla od f, odległości x równe f, tylko bez f, do nieskończoności. A teraz ten drugi przypadek, ten ostatni rozpatrywany. O, i ten wzór, tu obowiązuje dla x mniejszego od f, czy od 0 do f. I teraz widzimy, jak x jest równe 0, no to mamy f przez f, czyli jest 1, a potem jak x rośnie, ale jest mniejszy od tego f, no to ten mianownik staje się coraz mniejszy, a więc ten ułamek coraz większy. Gdy to x się zbliża już do f, no to ten mianownik zbliża się do 0, a więc ułamek do nieskończoności. No i teraz mamy, tak jak wcześniej, właśnie więc dla tego przypadku ostatniego właśnie dla x równego 0 jest 1 i potem ta różnica w mianowniku jest coraz mniejsza, więc ułamek jest coraz większy, rośnie do nieskończoności, a dla ten pierwszy przypadek, jeżeli właśnie x zmierza do nieskończoności, no to ten ułamek do 0, a potem jak x się zbliża do f, to różnica ta się zbliża do 0, a ułamek do nieskończoności. To już tłumaczyłem przy soczewkach, więc już nie, dłużej tego nie robi. Dokładnie te same wzory, więc taka sama zależność. No i teraz
Ostatni jeszcze przypadek. Zwierciadło teraz rozpatrzymy wypukłe. Wypukłe to jest odpowiednik soczewki, soczewki rozpraszającej. Najpierw musimy dowiedzieć się, co to jest. A jeszcze nie musimy jeszcze chyba wrócić do czegoś. Musimy wrócić. O, więc jeszcze raz wracam do zwierciadła wklęsłego, bo jeszcze tu właśnie jaki mamy, z jakim obrazem mamy do czynienia. Więc obraz widzimy, że jest pozorny, bo nie można go uzyskać na ekranie. To jest dlatego w przypadku, gdy przedmiot jest świecący między ogniskiem a zwierciadłem, czy obraz jest pozorny, bo te promienie wychodzące z punktu B tu się nie przecinają w jednym punkcie, więc nie uzyskujemy po tej stronie obrazu punktu B, ani też tej całej strzałki. Więc obraz jest pozorny. Prosty, bo nie został odwrócony, więc ta strzałka była do góry, jest nadal do góry i na pewno jest powiększony. Więc jest obraz pozorny, powiększony i prosty. Szczególnie to jest istotne, że jest pozorny. Mamy rzeczywiste ognisko i pozorny obraz. To będzie istotne przy stosowaniu tej drugiej nomenklatury, gdzie jest to jedno równanie, znaczy x lub f wstawiamy z wartościami ujemnymi, bo też to będzie ta metoda tu stosowana. No to właśnie teraz wracamy do zwierciadła wypukłego, więc piszemy punkt kolejny, równanie zwierciadła wypukłego i w punkcie A zajmiemy się zdefiniowaniem ogniska i ogniskowej zwierciadła wypukłego. Więc mamy zwierciadło wypukłe i teraz promienie równoległe, to jest główna oś optyczna oczywiście, i teraz jeżeli mamy promienie równoległe do głównej osi optycznej padające na to nasze zwierciadło, to widzimy, że one się odbijają i znaczy te promienie odbite, które tu rysuję, one się na pewno po tej stronie nigdzie nie przetną, ale ich przedłużenia się przecinają, w punkcie, który nazywamy właśnie ogniskiem. I tu mamy do czynienia z ogniskiem pozornym, no bo te promienie się nie przecinają, tak? Tylko ich przedłużenia się przecinają. Więc mamy do czynienia z ogniskiem pozornym, no i to odległość tego ogniska od środka tego zwierciadła to jest ogniskowe, czy F duże to jest ognisko pozorne. Znaczy nie musimy dopisać pozorne, bo to jest ognisko, ale ono jest w sposób pozorne i taką ma cechę. I F małe to jest ogniskowe, czy odległość ogniska od środka tego zwierciadła. No i może to zapiszmy jeszcze raz. Promienie równoległe do głównej osi optycznej po odbiciu od zwierciadła wypukłego są rozbieżne, ale przecinają się ich przedłużenia w punkcie zwanym ogniskiem. I to się tu pozornym napisałem. No i teraz możemy wprowadzić równanie tego naszego zwierciadła wypukłego i jest to odpowiednik wyprowadzenia wzoru na równanie soczewki rozpraszającej. Więc mamy teraz nasze zwierciadło, główna oś optyczna i rysujemy ten przedmiot świecący. Tu zobaczcie, że ten obraz będzie pomniejszony, dlatego lepiej tą strzałeczkę rysować w miarę dużą, więc tu akurat nie ma znaczenia, czy ona jest blisko, czy dalej. Znaczy, no, ma znaczenie, żeby ta strzałeczka, znaczy jak chcecie ją bardzo pomniejszyć, to źle dobierzecie tą odległość, to będziecie mieli problem, będzie to niewidoczne. Więc proszę pomyśleć, jak wpływa zbliżanie lub oddalanie tej strzałki AB od lub do naszego zwierciadła na wielkość tej strzałeczki. Zresztą to wyjdzie nam ze wzoru końcowego na powiększenie też. No więc mamy tą strzałeczkę w miarę dużą, rysujemy długą i rysujemy z punktu B dwa promienie, których, oczywiście ognisko zaznaczamy jeszcze, rysujemy dwa promienie, których bieg możemy przewidzieć, czyli promień, który się odbije w środku zwierciadła, znaczy pod takim samym kątem, gdzie kąt padania się kątowy, czy ten kąt jest równy temu kątowi. Jak to narysować? Przypominam, odłożyć długość tej strzałki tu w drugą stronę, czy ten punkt sobie znaleźć i narysować teraz tą prostą, przedłużyć dalej.
Czyli, bo tu jest ten problem z rysowaniem. Tam w przypadku soczewek to po prostu ten promień przechodził bez odchylenia przez soczewkę, a tu on się odbija pod takim samym kątem, więc mówię jeszcze raz, odkładamy tą długość AB w drugą stronę, odtąd dotąd i rysujemy z punktu O linię i przedłużamy ją dalej. No i jeszcze promień, który jest równoległy do głównej osi optycznej, po przejściu on się rozprasza, ale jego przedłużenie przechodzi przez ognisko. Czyli z ogniska rysujemy linię przerywaną do tego punktu i przedłużamy w drugą stronę. Widzimy, że ten promień i ten, czyli promienie, które wyszły z punktu B, one po tej stronie się nie przecinają, więc nie powstaje obraz rzeczywisty punktu B po tej stronie, ale powstanie obraz pozorny, ponieważ przedłużenia tych dwóch promieni w drugą stronę tu, one się przecinają w punkcie B'. Co to znaczy, że jak z tej strony ustawimy soczewkę oka w ten sposób, żeby te promienie na siatkówce się spotkały w jednym punkcie, to będzie nam się wydawało, że punktowe źródło światła jest w tym punkcie, bo gdyby nie było tego zwierciadła, a rzeczywiście byłoby w tym punkcie punktowe źródło światła, to promienie z tego punktowego źródła światła dochodziłyby do naszego oka z takich samych kierunków. Więc będzie nam się wydawało, że rzeczywiście ten przedmiot świecący jest w tym miejscu, czyli gdyby to było punktowe źródło światła, że tu jest przedmiot świecący, bo z punktu widzenia oka te promienie dochodzą dokładnie z takich samych kierunków, z jakich by dochodziły, gdyby te punktowe źródło światła rzeczywiście tu było, a nie było tego zwierciadła. Więc tu powstaje obraz pozorny punktu B. No i gdybyśmy takie same promienie dwa rysowali z kolejnych tych punktów leżących bliżej punktu A, no to byśmy otrzymali obrazy tu leżące coraz bliżej punktu A' i cały obraz tej strzałki całej. Tej strzałki powstałby w to miejsce. No i oznaczmy teraz te odległości, czy odległość to jest oczywiście A', B', początek i koniec tej strzałeczki, odległość przedmiotu świecącego od soczewki to jest nasze x, odległość obrazu od odległość przedmiotu świecącego od zwierciadła to jest nasze x, odległość obrazu od zwierciadła, środka zwierciadła to jest y, odległość ogniska od zwierciadła to jest małe f i też jak gdyby, muszę pokazać jednak, jak mieliśmy przypadek soczewki rozpraszającej, to całe to wyprowadzenie, czyli już po narysowaniu, wszystko to, co tu piszemy, dokładnie teraz powtarzamy, tylko tyle, że zamiast F1 będzie po prostu F. Więc ja nawet w tej samej kolejności te literki tu piszę, żebyście widzieli, że to jest to samo, aż do wyprowadzenia tego wzoru i nawet do wzoru na powiększenie będzie dokładnie to samo. Tylko że zamiast F1 będzie F, bo w przypadku zwierciadła nie mamy dwóch, ale mamy jedno ognisko. No to więc jeszcze raz. Więc pierwsza para trójkątów podobnych, z których obliczymy powiększenie, to jest ABO i A'B'O, czyli w A'B' do AB ma się tak jak A'O do AO, a A'O to jest Y, a AO to jest X. No to więc tak zawsze pierwsze powiększenie z tej pierwszej pary trójkątów podobnych to jest Y przez X i druga para trójkątów podobnych. I tu pamiętajmy, że tu ta strzałka będzie dużo krótsza i wtedy ten odcinek CO byłby bardzo bliski odcinka linii prostopadłej do tej głównej osi optycznej, więc traktujemy, że to odcinek CO jest prostopadły do głównej osi optycznej, więc mamy teraz kolejną parę trójkątów podobnych, to jest COF i A'B'F, czyli COF i A'B'F. To jest taki trochę oszukany, ale mówię tylko dlatego, że żeby było coś widać, ten promień, tą strzałkę nazwaliśmy w miarę dużą, czyli że promień ten, no właśnie też strzałeczki jeszcze nie narysowałem, to strzałeczka i tu strzałeczka. O, będzie lepiej, tu strzałeczka i tu strzałeczka. Więc narysowałem w miarę długi ten odcinek AB, żeby było wszystko tu widoczne, bo jakbym to bardzo skrócił, no to byśmy tu mieli jeszcze mniejszy ten obraz i byśmy mało co widzieli. Więc druga para trójkątów podobnych to jest COF i A'B'F, tak? I teraz A'B' do AB ma się jak A'B' do CO, a to się ma jak A'F do OF.
I to zapiąłem dokładnie to samo, co wcześniej jest. No i teraz A'F. Zobaczymy A'F. To jest po prostu Y. Gdzie to jest? A tu jest A'F. A'F to jest F minus Y. To jest ten odcinek, to jest ten cały pomniejszony o Y, czy F minus Y. A OF. OF to jest po prostu F. I to jest to samo powiększenie. To samo powiększenie, więc porównujemy prawe strony, porównaliśmy, wymnażamy przez mianowniki, czy jak mówicie na skos, czy na krzyż, wraz z ogniskową przenosimy na jedną stronę, dzielimy przez x, y, f i wychodzi nam 1 przez x minus 1 przez y, równa się minus 1 przez f i przy tym zapisie wszystkie te wielkości x, y, f są dodatnie, bo są to odległości. I jeszcze zauważmy, że to jest obraz pozorny, bo na ekranie te promienie się nie przecinają po odbiciu od zwierciadła, czyli nie powstaje na ekranie nigdzie nie powstanie obraz punktu B ani tej całej strzałki, więc obraz mamy pozorny i widzimy, że jest on pomniejszony i prosty, czyli nie widzimy, że ta strzałka nie jest odwrócona, czyli obraz pozorny, pomniejszony i prosty. I mamy to równanie. Jeszcze ta końcówka, czyli wyrażenie powiększenia przez x i f, bo mamy wzór na powiększenie y przez x, ale chcemy, że tego y zwykle nie znamy, czy odległości obrazu od zwierciadła, więc z tego równania obliczamy y, wstawiamy w to miejsce. No i to robiliśmy dokładnie to samo, co robiliśmy przy soczewce rozpraszającej, więc z tego równania soczewki obliczamy 1 przez y najpierw, czy przenosimy 1 przez y na prawą stronę, 1 przez f na drugą stronę, wspólny mianownik, tu będzie, odwracamy ułamki, wstawiamy w miejsce y do wzoru na powiększenie, x się skraca i mamy wzór na powiększenie. Widzimy, że jak x jest równe 0, to f, mamy f przez f, czy równa się, jest 1, wtedy powiększenie, a jak x jest coraz większe, no to mianownik jest coraz większy, więc ułamek jest coraz mniejszy. Jak x zmierza do nieskończoności, to ten ułamek zmierza do 0, czyli mamy wykres powiększenia, tak? Dokładnie tak samo jak dla soczewki rozpraszającej. I też bym powtórzył, że teraz można, to jest ta nomenklatura, którą ja preferuję, czyli że mamy trzy przypadki, czy dwa dla zwierciadła wklęsłego i jeden dla zwierciadła wypukłego. I w tych równaniach trzech wszystkie wielkości są u nas dodatnie, ale można stosować jedno równanie, więc jeszcze tu może spójrzcie właśnie na to równanie, które mamy, że minus jest przed y i minus przed jest tym wyrażeniem z ogniskową. Dlaczego? Ponieważ mamy obraz pozorny i ten minus jest przed odległością obrazu od zwierciadła i mamy pozorne ognisko, więc jest minus przed wyrażeniem z ogniskową, czyli że minusy pojawiają się przy tych wielkościach, które są pozorne. I tak samo było również w przypadku tego zwierciadła, gdy przedmiot świecący był odległość między ogniskiem a zwierciadłem, że w równaniu wyszło nam o tak, że tym minusem w tym miejscu jest tu rzeczywiste, tu jest dla zwierciadła wklęsłego mamy rzeczywiste ognisko, więc jest przed wyrażeniem z F jest plus, ale mamy w tym przypadku pozorny obraz, tu jest obraz pozorny, więc mamy przed wyrażeniem z Y, czy z odległością obrazu od zwierciadła, mamy minus. Czyli można, podobnie jak w przypadku soczewek, można tak to jednym wzorem się posługiwać. Jakim wzorem? Ano tym wzorem z tego pierwszego przypadku właśnie, czyli tym wzorem można się posługiwać dla wszystkich tych trzech przypadków, tylko w miejsce Y wstawiać ujemną wartość, jeżeli mamy do czynienia z obrazem pozornym, i w miejsce ogniskowej wstawiać ujemną wartość, jeżeli mamy do czynienia z pozornym ogniskiem.
Dość często używa się tej nomenklatury, więc my będziemy musieli to przećwiczyć, ale mówię, że jeżeli od Was zależy, co wybieracie, którą wersję, to ja proponuję, żeby wybierać taką wersję, gdzie te znaki są uwzględnione przed tymi wyrażeniami, a te X, Y, F są wartościami dodatnimi, czy odległościami. Ale mówię, jeżeli ktoś tam narzuci, musimy również radzić sobie z tą narzuconą nomenklaturą i będziemy to ćwiczyli tak samo. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.